Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru. Dzisiejszy odcinek poświęcamy zmianom organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Chmieleniec i Bobrzyńskiego w Krakowie. Część kierowców się cieszy, część utyskuje. A ty, Marku, co sądzisz o tych zmianach? Uważam, że te zmiany poszły w dobrym kierunku, ponieważ spowodowały, że nie ma tutaj prędkości. Ograniczyły prędkość pojazdów jadących na wprost ulicą Chmieleniec i dojeżdżających szybko do skrzyżowania z Bobrzyńskiego, tego głównego, na którym skręcały głównie w prawo bądź czasem w lewo do Skawiny. Tego w tej chwili być nie może. Skrzyżowanie równorzędne zawsze uspokaja ruch. I o to tutaj chodziło. Jedziemy w tej chwili równoległo do ulicy Bobrzyńskiego. No i tak, od pewnego czasu jest tutaj skrzyżowanie równorzędne. Kończy się strefa ruchu i wjeżdżamy na drogę publiczną, na skrzyżowanie równorzędne, czyli mamy pierwszeństwo, bo jesteśmy z prawej strony, na tym przecięciu Chmieleńca z tą równoległą do Bobrzyńskiego. Pojedziemy w lewo. Jesteśmy z prawej strony pojazdów od ulicy Chmieleniec. Tu jakaś pani z wózkiem potrzebuje przejść, pomóżmy jej. Ładnie czeka SEAT, ale musimy popatrzeć, czy nie wjeżdża tutaj jakiś pojazd od strony Bobrzyńskiego, tej głównej. Na to wszystko tutaj musimy zwrócić uwagę. Wrócę z ulicy Chmieleniec na skrzyżowanie. Pojedziemy na wprost. No i właśnie, koniec strefy ruchu, czyli włączamy się do ruchu i mamy równorzędne skrzyżowanie z tą równoległą do Bobrzyńskiego, no ale są daleko pojazdy, więc zajmuje to pierwsze miejsce. Pytanie, czy nie zablokowałem skrzyżowania? No czekając tutaj, mógłbym czekać bardzo długo. No, skoro byłem pierwszy, wydaje mi się, że mogłem tutaj podjechać. Następnym pojazdem, który pojedzie, będzie pojazd skręcający w prawo. Niestety on, no nic, no musi poczekać. No gdybym wiedział wcześniej, że on skręca w prawo, jadę prosto, pewnie bym go puścił, no ale tego nie wiedziałem. Kolejnym problemem tutaj jest to, że ten wlot jakby vis-a-vis będący, ale jednak to są przesunięte wloty, to zupełnie inny wlot. Tam kończy się strefa zamieszkania, tamci włączają się do ruchu, tamci są tutaj najbardziej podporządkowani, tak by to można określić. Podporządkowanie prawej stronie jest tylko ten wylot Chmieleńca do tej równoległej Bobrzyńskiego. Całości skrzyżowania nie traktujcie Państwo jako skrzyżowanie równorzędne, bo tak nie jest. Nigdy nie będzie to ideał. Na to musimy się zgodzić i zrozumieć, że jeżeli jest tyle potrzeb dojazdowych, osiedla, trzy restauracje, punkty usługowe, hotel, to ten wąski układ dróg wewnętrznych, no nie sprosta temu. Po prostu, moim zdaniem, wady w podejściu do deweloperki zadecydowały o tym, nie tylko tutaj, że mamy problem z przejezdnością układu jezdnego. Ale w tym momencie, który jest teraz, możemy się lepiej pogodzić i lepiej wzajemne interesy zrozumieć i nikt nie zatriumfuje nad nikim. I o to będziemy w konkluzji tego programu apelowali. A teraz pojedziemy na wprost Chmieleńcem i teraz będzie tak. Mamy pierwszeństwo przed tym wjeżdżającym ze strefy zamieszkania z lewej. Ustępujemy pierwszeństwa tym z prawej, z równoległej do Bobrzyńskiego. I mamy pierwszeństwo, bo jesteśmy na skrzyżowaniu równorzędnym, już włączyliśmy się do ruchu, w stosunku do tamtych pojazdów, które chciałyby skręcać w lewo. Ale zastanawiam się teraz tak, czy nie lepiej jednak zatrzymać się tutaj, a nie dojeżdżać? Chyba lepiej, bo jeżeli wjedziemy tam, mimo że żadnych pojazdów tutaj nie było, no to trochę to skrzyżowanie blokujemy. Szczególnie jak będzie to większy pojazd. Oczywiście, jeżeli byśmy skręcali w prawo, to jedziemy, ale jedziemy na wprost. Więc myślę, że ci jadący na wprost najlepiej jak się tutaj zatrzymają, a ci, którzy jadą w prawo, wytrzymają to i poczekają. No jednym się troszkę pogorszyło pod kątem sprawności wyjazdu, innym znacznie się poprawiło, a ja bym teraz prosił, żeby to wyrównać. Czyli żeby jeździć jeden w jeden. No bo teraz wygodniej jest wyjechać z tej równoległej do Bobrzyńskiego, a troszkę gorzej jest wyjechać z ulicy Chmieleniec. Ale to ograniczenie prędkości jest tutaj szalenie istotne i ważne.
I poprzez to łatwiej nam będzie zastosować zamek błyskawiczny, suwak, taki oczywiście nieobowiązkowy, na zasadzie kultury, współpracy, pojednania między kierowcami. Czyli najpierw jedzie ten pojazd z równoległej do Bobrzyńskiego i kolejny pojazd stara się puścić tego z ulicy Chmieleniec, a jak jeszcze potrzeba, to również tego z naprzeciwka, ze strefy zamieszkania. I tak jakoś tasując się wyjadą. Oczywiście nie będzie tych pojazdów, które wyjadą, zbyt dużo. Trudno, poczekamy na kolejną zmianę. Ale nie będzie tego, że dawni ci jadący ulicą Chmieleniec, owszem, wyjeżdżali, a tamci stali, stali, stali i stali. No niestety, pokonanie skrzyżowania równorzędnego z reguły sprawia kłopoty polskim kierowcom. Sama widziałam tam zdumiewającą sytuację. Czarna Honda miała tam pierwszeństwo i wszyscy ją zignorowali. A ty z kolei widziałeś, jak BMW razem z rowerzystą wymuszają pierwszeństwo bez mrugnięcia okiem. No właśnie, pojechał tak, jak było dawniej. Pamiętajmy, że w tym momencie mamy skrzyżowanie równorzędne i pierwszeństwo z prawej strony. I nie może być tak, że jak za panią matką, o zielone, jadę, jadę, jadę. Tak było, to było źle, tak być nie może. Wymusił pierwszeństwo. No ale uważajmy tutaj, patrzmy się, bo pamiętajmy, że pierwszeństwo mamy wtedy, kiedy są nam udzielane. To, że mamy teoretyczne pierwszeństwo, nie znaczy, że będzie to pierwszeństwo w praktyce, a praktyka decyduje. Inwencja kierowców na tym skrzyżowaniu jest nieograniczona. A co sądzisz, Marku, o takich manewrach? Nie pochwalam tego. No dobrze, on jedzie w lewo albo jedzie prosto. Ale to, że my mamy zieloną strzałkę, nie upoważnia nas do takich zabiegów na tym skrzyżowaniu, w tym miejscu tak bardzo newralgicznym. Więc generalnie tak nie róbmy. To może dolać oliwy do ognia. O, popatrzmy, tutaj to zachowanie tego Forda Focusa, no dolało do oliwy do ognia. No bo nagle ten pojazd znajduje się na przeciwnej połowie jezdni, a ktoś skręca z Bobrzyńskiego. Prawda? Uważajmy. Nie spieszmy się. Ja wiem, że rano nam się do pracy spieszy. No ale wyjdźmy parę minut wcześniej i spokojnie porozummy się tutaj na zasadzie 1-1-1. Bo jeszcze przecież tam mniej pojazdów wyjeżdża, ale zdarzają się te wyjeżdżające ze strefy zamieszkania i oni też kiedyś muszą wyjechać. I im też na to pozwólmy. Natomiast pytanie od pana Patryka, czy skręcając w prawo z Bobrzyńskiego i wjeżdżając w osiedle ma przepuścić te pojazdy z prawej strony wyjeżdżające ze strefy zamieszkania? Nie, tam została strefa zamieszkania. Tam jest inaczej. Równorzędne to tylko skrzyżowanie równoległej Bobrzyńskiego z Chmieleńca. I tam ma ta reguła prawej ręki zastosowanie, a w tamtym innym przypadku nie. No bo przecież zablokowaliśmy ten skręt bezkolizyjny na kierunkowym sygnalizatorze z Bobrzyńskiego w osiedle. Więc tak na to patrzmy. Teraz, kiedy jestem już po nagraniu, kiedy objeździłem wszystkie te możliwe zmiany kierunku jazdy, powiem tak. Jest nieźle i ci, którzy byli uczestnikami tego programu, nieświadomymi, których po prostu sfilmowaliśmy, nieźle się spisali. W większości przypadków nie było blokowania skrzyżowania, była współpraca i apelujemy, żeby to rozrastało się, żeby to zapączkowało, żeby ten program dał asumpt po temu, żebyśmy się wszyscy zastanowili, jeździli jeszcze lepiej. Ja tutaj też na początku zatrzymywałem się jako pierwszy, nie mając nikogo z prawej strony, jadąc ulicą Chmieleniec, bezpośrednio przed sygnalizatorem. Ale doszedłem do wniosku, że już moje auto dość długie, a jeszcze dłuższe blokuje to skrzyżowanie. W związku z tym zacząłem się zatrzymywać wcześniej. I tak jest chyba lepiej. I widzę, że niektórzy tak robią. I o to proszę, żebyśmy wzajemnie się widzieli, rozumieli. Kto nie wszystko zrozumiał, proszę o to, żeby przemyślał, jak tutaj się pogodzić, żeby było dobrze. A to, co zrobiliśmy dzisiaj, to takie nasze podpowiedzi i jednocześnie pokazanie, kto ma w którym momencie pierwszeństwo i z czyjej winy ewentualnie będzie zdarzenie. Ale o to, proszę Państwa, chodzi, żeby nie dochodziło do zdarzeń, żeby nie dochodziło do kolizji. Wyobraźcie sobie, kolizja i wszyscy stoicie. Więc porozumcie się, a jednocześnie uważajcie. No ktoś się wychylił, ktoś pojechał za szybko, ktoś nie przemyślał pierwszeństwa. No ale nie doprowadźmy do wypadku. Koncentracja, uwaga, ostrożność. O to proszę.
Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru.